Witajcie drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, gdziekolwiek jesteście. Witam po raz kolejny z tej strony Myszasty, czyli Michał Nowicki, czyli ja. I to kolejny odcinek naszego przeglądu kilku wybranych przeze mnie informacji z ostatniego tygodnia, czyli program informacyjny. Dobrze, przejdźmy do konkretów. Zaczniemy oczywiście od Diablo, no bo jak żeby tutaj nie zacząć od Diablo, gra, na którą wszyscy czekają, Diablo 4. Wiadomo, no Blizzard nie ma ostatnio zbyt dobrej pasy ani prasy no, na nową grę jakąkolwiek, nową, po prostu nową. Od nich czekamy jak na zbawienie, mamy nadzieję, że Diablo 4 takie będzie. No trójeczka po kontrowersjach, które wzbudziła oczywiście w momencie wyjścia, też tam jakąś popularność jednak zdobyła. No to jest tak z grami Blizzarda, ludzie marudzą, potem i tak grają. No cóż, czekamy na czwórkę, zobaczymy jak będzie, tym bardziej, że no właśnie zapowiedziano już testy beta otwarte dla wszystkich i ci, którzy na przykład kupili preordery, będą mogli już 17-19 marca zagrać sobie w Diablo 4. Co zapewne bardzo, bardzo ich cieszy, a pozostali będą mogli sobie przetestować tę grę od 24 do 26 marca. Tutaj w ramach otwartej bety mają zostać udostępnione wszystkim wydarzenia z prologu oraz pierwszego aktu kampanii. No i postacie będzie można rozwinąć maksymalnie do 25 poziomu. Także to będzie kawałek grania, nie jest to na szczęście, znaczy na szczęście dla nas to jest całkiem sporo, nie jest to jakieś tam, nie wiem, 10-15 minut, jak czasami bywa w różnych demach. Także będzie można sobie jakąś tam wyrobić oczywiście już wstępną opinię, no chociaż wiadomo, no w Diablo, jak i w większości tego typu gier, we wszystkich grach, które kurczę mają kolejne rozgrywki na trudniejszych poziomach, kiedy dopiero się zaczyna zabawa i tak dalej, no liczy się oczywiście ten endgame, to co jest później, to co jest na końcu, loot i tak dalej, i tak dalej. Tam jest tak dużo rzeczy, które można zepsuć, że ojejku, no zobaczymy. Zobaczymy, poczekamy, zawsze przynajmniej będzie jakieś takie pierwsze wrażenie. Ja nie jestem, nigdy nie byłem, żeby nie było wielkim fanem Diablo, strasznie lubiłem jedynkę za swój klimat, ona wtedy była, no dwójkę też, ale już mniej, generalnie jednak na tym rozdrożu, gdzie stał znak w jedną stronę action RPG, drugą klasyczne RPG, takie z mnóstwem dialogów, turową nawet czasami walką i tak dalej, czy aktywną pauzą, to jednak jako człowiek będący mistrzem gry i graczem przez wiele lat, no wybrałem jednak te bardziej fabularne gry i to bardziej fabularne podejście do tematu. No i z hack and slashami właśnie i tego typu grami nie było już mi tak bardzo po drodze. Ale no wiadomo, no Diablo jestem ciekaw jak każdy chyba, no bo przecież Diablo to Diablo, no wiadomo, tutaj nie ma co kurczę na ten temat dyskutować, to jest kultowa marka, kultowa pozycja, tak jak mówię, jedyneczka też była dla mnie taką rzeczą wtedy niesamowitą, niepowtarzalną, w ogóle nie było takich gier, to było coś niezwykłego, no później troszeczkę te drogi się właśnie rozeszły, ale właśnie. Mamy Diablo, a z drugiej strony mamy coś takiego jak marka, która też już gdzieś tam w sumie po trzeciej części, żeby było zabawniej, też na bardzo długie lata zginęła w pomrokach dziejów. Są pewnie jednak tacy, szczególnie właściciele Xboxów, którzy mają do niej sentyment. Ja też, nie dlatego, że miałem Xboxa, bo i tak zazwyczaj grałem na PC-cie, ale po prostu lubiłem tę serię. Nie wiem czemu, mówię o Fable. Otóż Fable nowe powstaje. Podobno powstaje cały czas, żeby nie było tutaj scenarzystka gry, Anna McGill. McGill chyba. Przeczytam to tak bardziej po polsku jednak. Tak. Napisała na Twitterze, wypuściła tweeta z okazji swoich dwóch lat w studiu Playground, które właśnie nad tą grą pracuje i jak gdyby ten wpis potwierdza to, że prace nad grą dalej trwają i chociaż nie wiemy na razie, kiedy ona się pojawi i czym tak naprawdę do końca będzie, to ponoć ma być bardzo magiczna, wspaniała i cudowna, jak to zresztą Fable. Mam nadzieję, że tak będzie. No, mam też tylko nadzieję, że nie przesadzą za bardzo tutaj, jednak mimo wszystko będzie tam jakiś tam pazur w tej grze, no. Takiego jakiegoś tam elfika małego na obrazku można sobie zobaczyć i prawdę powiedziawszy, no to tak. No ale Fable taki jest, ono jest bajkowe, no zresztą Fable to po angielsku, kurczę, po prostu baźnią, opowieść taka barwna i tak dalej. To takie ma być, to takie było i mam nadzieję, że będzie, no. Tak, wiem, wszyscy fani czekają na powrót Hedwigi, hehe, pewnie. No ale dobra, mniejsza już z tym. Mam nadzieję, że wskrzeszą tą markę i że będzie to gra dobra. No
naprawdę zagrałbym sobie w takiego fejla. To jedna z pierwszych też gier, gdzie na przykład, kurczę, właśnie były takie rzeczy, jak na przykład to, że w zależności od tego, jak dużo jemy albo biegamy i tak dalej, zmienia się wygląd naszej postaci. Strasznie fajna sprawa. No dobra. Fable oczywiście, żeby nie było, będzie prawdopodobnie na PC-tach i na Xboxach tylko, bo to taki bardzo był zawsze ekskluzyw Microsoftowy. A tak zupełnie innej beczki, teraz może troszeczkę do popkultury przejdziemy na chwilę, dlatego że pojawiły się informacje na temat tego, że kiedyż może się pojawić drugi sezon Rodu Smoka. HBO ujawniło, że oczywiście trwa już postprodukcja serialu, czyli sceny zostały nakręcone z udziałem aktorów w większości przypadków. No teraz oczywiście trwa dodawanie efektów specjalnych, montaż i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy, które sprawią, że ten film będzie wyglądał obłędnie, miejmy nadzieję. Chociaż wszyscy narzekali, że właśnie w Rodzie Smoka nieco na efektach momentami oszczędzano, no ale to chyba jakiś trend ostatnimi czasy w nowych produkcjach. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale właśnie koszt efektów specjalnych był jedną z przyczyn, dla których nie powstanie trzeci sezon Mindhuntera, czyli bardzo fajnego serialu Netflixa o profilerach, którzy zajmują się rozpracowywaniem psychopatycznych morderców, prawda? Bardzo, bardzo naprawdę rewelacyjny serial. Tak się zastanawiacie pewnie, gdzie te efekty specjalne tam były, prawda? Otóż większość plenerów, samochody, całe fragmenty miast, budynków i tak dalej były generowane po prostu w komputerach. Tak, żeby wyglądało to jak najbardziej autentycznie, żeby wyglądało to na właśnie okres, w którym akcja serialu się dzieje. Stwierdzono, że nie ma sensu szukać w tym momencie plenerów takich, no... Generalnie wygenerowano nawet zwykłą knajpę przydrożną ze stojącymi na parkingu samochodami za pomocą CGI. To jest masakra. Szczegółowość, dbałość o detale i tak dalej. To zresztą no, Fincher, on lubi tego typu rzeczy. Dlatego ten serial był swoją drogą tak właśnie świetny, tak autentyczny, tak prawdziwy. No tylko to kosztowało krocie, jak się okazuje. CGI w tym filmie było naprawdę bardzo drogie. Nie wiem, tutaj nie widziałem jakichś tam porównań do tego, ile na przykład w stosunku do, nie wiem, Gwiezdnych Wojen, czy Władcy Pierścieni, czy czegokolwiek innego, ale generalnie no, musiało kosztować na tyle dużo, że w zestawieniu z oglądalnością jak gdyby serialu Netflix doszedł do wniosku, że po dwóch sezonach, że się to nie opłaca. A straszna szkoda, bo bardzo ten serial lubiłem. No ale dobra, my wracamy do w sumie głównego tematu, czyli do Rodu Smoka i z tego, co właśnie HBO ujawniło, najprawdopodobniej Ród Smoka zadebiutuje drugi sezon Rodu Smoka najwcześniej latem 2024 roku, czyli za właśnie gdzieś tak mniej więcej półtora roku. No, trzeba się uzbroić w cierpliwość, nie mamy innego wyjścia. Jeżeli chcemy sobie tutaj takie te, wiecie, trudne historie, prawdziwe chwile i tak dalej w tym uniwersum obejrzeć kolejny sezon, to będziemy musieli poczekać do przyszłego roku. No, a my sobie wrócimy, tak w sumie to też takie uniwersum już, które się właśnie w grach na dobre zadomowiło, szczególnie dzięki właśnie Hogwarts Legacy, czyli uniwersum Harry'ego Pottera, no i oczywiście gra, która wzbudziła mnóstwo kontrowersji, szczególnie właśnie po wypowiedziach J.K. Rowling kontrowersyjnych, które tam oburzyły bardzo dużą liczbę ludzi. No i podjęli oni, jak chyba wszyscy wiecie, próby bojkotu gry, nawoływali do tego i tak dalej. Generalnie no, większość jednak ludzi, w tym również u nas w redakcji, bo tak na ten temat u nas się pojawił, stwierdziła, że to już jest przesada lekka mimo wszystko, dlatego że studio no, niewiele ma wspólnego z panią Rowling, to poza tym, że kupili licencję, nad grą pracują już od bardzo dawna. I generalnie tutaj takie, nie wiem, karanie tych ludzi za wypowiedzi kogoś, kto wymyślił uniwersum, no i w zasadzie sprzedał jedynie prawa do korzystania z pewnej marki, z pewnych nazw i rzeczy, które tam, prawda, w tym uniwersum funkcjonują, pewnych zasad, jest no już lekką przesadą i w tym tonie jednak większość chyba świata takiego gamingowego graczy jako takich po prostu się jednak wypowiedziała. Troszeczkę inna sytuacja niż w przypadku na przykład gier pochodzących z Rosji, no ale to już jest zupełnie inna historia. No i to widać zresztą, gra się świetnie sprzedaje,
bardzo dużo osób w nią gra, naprawdę no po prostu jest fenomenem na swój sposób nawet, na Steamie i tak dalej. Ludzie już ją modują, no już powstały mody nawet z Robertem Makłowiczem, wyobraźcie sobie, tak można znaleźć portrety Roberta Makłowicza, także to żyje po prostu, to bardzo szybko zaczęło żyć, zresztą no można się było tego spodziewać, no mimo wszystkich kontrowersji to ten fanbase Potterowy jest olbrzymi, jest gigantyczny i ludzie czekali na coś takiego, tym bardziej, że to jest chyba pierwsza gra, która pozwala na tego typu rzeczy, która jest takim no, otwartym na swój sposób RPG-iem w tym świecie, gdzie można wcielić się w postać kogoś takiego jak Harry Potter właśnie, czy jakiś inny początkujący czarodziej, no dobrze, może nie początkujący, bo tam nie zaczynamy od prawda samego początku, jesteśmy gdzieś w połowie, w zasadzie pod koniec chyba nawet naszej edukacji, ale już mniejsza z tym. Chodzi po prostu, kurczę, o sam fakt, że można się wcielić w taką postać po raz pierwszy w ten sposób, taki sugestywny, w bogatym świecie, który tak bardzo dokładnie i realistycznie w tej całej nierealności tego świata, prawda, oddaje Hogwart, jego okolice i całe to uniwersum czarodziejskie. No więc nie dziwią liczby, które właśnie w tej chwili Warner Bros. Podało. Otóż taka ciekawostka właśnie od momentu premiery gracze spędzili w grze, a to jest to informacja sprzed kilku dni, zapewne jak będziecie tego słuchać, ponad 250 milionów, dokładnie 267 milionów godzin. W tym czasie między innymi posadzono 393 miliony magicznych roślin, uważono 242 miliony eliksirów, a także pokonano 1,25 miliarda czarnoksiężników. Także dzieje się tam, dzieje się. No ludzie grają, ludzie w to grają, dlatego że dla prawdziwych fanów Harry'ego i tego uniwersum, no jest to po prostu gra jak marzenie, no nie oszukujmy się. Zbiera poza tym bardzo dobre recenzje zazwyczaj, więc na dodatek jest udaną produkcją. Ludzie prezentują różne ciekawostki, różne smaczki, mody i tak dalej, a nie zasypują świat listą jakichś bugów, gliczy i innych rzeczy, która w grach tak rozbudowanych zapewne występuje. Także generalnie jest to pozycja, która jest lubiana przez ludzi, którzy w nią grają. A to bardzo dobrze i podejrzewam, że tutaj twórcy pewnie, nie wiem, może się spodziewali, ale być może są troszkę nawet zaskoczeni tą popularnością, dlatego że z tego, co udało mi się gdzieś tam przeczytać, u nas na gramie zresztą chyba, to w ogóle nie planowano wydawania jakichkolwiek DLC do gry, a teraz takie pomysły się pojawiły. Także, no, twórcy chcą rozbudować swoją grę prawdopodobnie. No jeszcze nie jest oczywiście nic pewnego, ale no, miejmy nadzieję, że w tak popularny tytuł doczeka się jakichś rozszerzeń i oczywiście miejmy nadzieję, że fabularnych, że nie będą to tylko jakieś tam, nie wiem, zbroje dla nowe skórki dla miotły, czy tam, nie wiem, kolejny kapelusz, czy rękawiczki, tylko po prostu coś, co faktycznie jakąś fajną historię nam sprzeda dodatkową, tym bardziej, że no, uniwersum jest na tyle uniwersalne, że można tam naprawdę bardzo wiele rzeczy jeszcze, myślę, ciekawych umieścić. Jak jesteśmy przy sprawach kultowych dla wielu graczy i nie tylko graczy, chociaż tutaj to akurat głównie graczy i głównie z Niemiec i ze wschodniej Europy, kiedy pada takie stwierdzenie, zapewne wszyscy wiedzą o co chodzi, bo chodzi o Gothica, a dokładnie mówiąc o jego remake, który cały czas powstaje w bólach, trudach, ze zmianami, poprawkami. Twórcy pochwalili się teraz, generalnie pochwalili się. No, po pierwsze powiedzieli, że premiera Gothica, remake'u Gothica, to jednak jest temat dość odległy, że ekipa jest dopiero gdzieś tak mniej więcej w połowie drogi, ale nie oznacza to, że są jakieś problemy. Nie. To wszystko jest zgodnie w tym momencie z harmonogramem. Alchemia Interactive działa, robi wszystko, nie ma żadnych tam lagów i tak dalej, więc gra powstaje zgodnie z założeniami. A założenia są ambitne, ponieważ oprócz chęci zachowania charakteru tego oryginalnego, dość topornego, ale klimatycznego, mrocznego i ponurego Gothica pierwszego, twórcy zdecydowali się kilka rzeczy jednak nieco unowocześnić, ulepszyć. I żeby nie było, chwała im za to, jeżeli oczywiście mi się uda, no gorzej, jeżeli nie i będzie jakaś wpadka z tym związana, no ale dobra, no to już ocenimy, kiedy gra wyjdzie. Ulepszyć między innymi chcą sztuczną inteligencję, co oczywiście jest jak najbardziej pożądane, dlatego że Gothiki zasłynęły jako seria, w której mamy żyjący świat, prawda? W tym momencie twórcy właśnie remake'u chcą,
żeby ten świat żył jeszcze bardziej, był jeszcze bardziej autentyczny, bardziej prawdziwy, żeby reakcje ludzi tam żyjących sprawiały, że będziemy się lepiej wczuwali po prostu w grę, że wszystko będzie takie bardzo prawdziwe i tak dalej. Również walka i magia, mimo już nowocześniejsze i lepsze i fajniejsze, według Reinharda Polisa, czy który jest Polis chyba się pan nazywa, który jest producentem gry, mają odwzorowywać ducha oryginału w nowocześniejszy, może nie bardziej przystępny, w sensie łatwiejszy, tylko po prostu wygodniejszy w obsłudze sposób. Tak więc prace nad remake'iem Gothica pierwszego trwają, mają się w najlepsze, wszystko postępuje zgodnie z planem, a my czekamy na to, jaki będzie ich efekt. Ja jestem dobrej myśli, no mam nadzieję po prostu, ja jestem zawsze dobrej myśli, tym bardziej, że twórcy no, cały czas chwalą się tym, że trzymają rękę na pulsie, wsłuchują się w to, co mówią fani. Po ostatnim grywalnym teaserze podobno 30 tysięcy różnego rodzaju opinii do nich trafiło. Wszystkie zostały przeczytane, z wszystkimi się zapoznano, wyciągnięto wnioski. Także generalnie na każdy aspekt rozgrywki, na każdy element, na który tam zwracano uwagę, oczywiście w tych odpowiedziach twórcy też zwracają uwagę, przykładają bardzo dużą wagę do tego, żeby po prostu przede wszystkim fani gry byli zadowoleni. No, miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. A my tymczasem od Gothica do Jokera, dokładnie mówiąc znów do kina, się przeniesiemy. Wszyscy chyba czekają po Jokerze pierwszym na kontynuację i ta oczywiście w kinach ma się pojawić. Będzie nosiła tytuł Joker Folie à Deux. Z francuska. No i w nim poznamy już postać Harley Quinn, która będzie grana przez Lady Gaga. Co oczywiście też już gdzieś tam wzbudziło pewne kontrowersje, ale wiadomo, że jest to wizja, która się obroniła w przypadku pierwszego Jokera i to bardzo, więc i tutaj mam pełne zaufanie do tego. Chociaż ciekawa sprawa będzie dotyczyła jej genezy, tej postaci, jak gdyby jej pojawienia się w życiu Jokera, dlatego że od zawsze w komiksach była ona lekarką, psychiatrą Harleen Quinzel, która pracowała w zakładzie psychiatrycznym Arkham. No, gdzieś tam były czasami różne oboczności, delikatne i tak dalej, ale generalnie zawsze wyglądało to tak samo. A tym razem będziemy mieli do czynienia z pacjentką. No i powiedzmy sobie szczerze, czy kogokolwiek to dziwi w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że ten film będzie zrealizowany w konwencji musicalu? No właśnie. A jeśli już jesteśmy przy łamaniu prawa, to teraz ciekawosteczka, sądowa ciekawosteczka i przy okazji ostrzeżenie przed tym, że nie warto cheatować, ani cheatów robić, ani ich tym bardziej sprzedawać, czy pozwalać pobrać, dlatego że może nas to kosztować kilka milionów dolarów, dosłownie. Nie jest to żart, jest to jak najbardziej autentyczna historia i to całkiem świeżutka. Otóż ekipa Aim Junkies, która wypuściła i udostępniła cheaty do Destiny 2, została pozwana przed amerykańskim sądem przez Bungie. No i uwaga, autorzy cheatów przegrali proces, a w ramach odszkodowania muszą zapłacić 4,3 miliona dolarów kary. Także tak. Ponad 4 miliony dolarów kary. I to jest sprawa, która już została zakończona. Ta kwota została zasądzona. Twórcy cheatów autentycznie muszą zapłacić takie pieniądze. I nie jest to jedyna taka sprawa, ponieważ Bungie już powiedziało, że kolejne są w toku. Także no, jeżeli planowaliście kiedykolwiek napisać jakieś fajne cheaty, udostępnić je publicznie do jakichkolwiek gier Bungie czy jakichkolwiek innych, przemyślcie dwa razy swoją decyzję, bo po pierwsze cheatowanie i oszukiwanie jest kurczę niefajne, nieuczciwe i generalnie nie będę używał tutaj brzydkich, bardzo brzydkich słów na temat ludzi, którzy szczególnie w multiplayerze takowych używają. No a po drugie, jak widać, może to się skończyć tym, że przyjdzie
że tak powiem, nakaz sądowy zapłacenia całkiem sporych pieniążków. Oczywiście nie mam pojęcia, jak tutaj wygląda sytuacja finansowa Aim Junkies, ale myślę, że nawet jeżeli zarabiają bardzo dużo na różnego rodzaju rzeczach, które udostępniają, to i tak pewnie jest to kwota, która tam strasznie nimi zatrzęsie, o ile w ogóle, kurczę, będą w stanie taką wypłacić. Także generalnie wesoło się dzieje. Znaczy wiem, z jednej strony to może troszeczkę być niefajne i oburzać, że gdzieś tutaj właśnie jakieś tego typu rzeczy, prawda, są karane w taki sposób. Z drugiej strony, no to jest gra multiplayer. Oczywiście nie sądzę, żeby tutaj jacyś twórcy gier singleplayerowych strasznie się czepiali tego, że ktoś wypuścił cheaty jakieś, albo trainery, albo cokolwiek innego. Gdzieś tam pewnie w kwestii praw autorskich, pogwałcenia umów i dałoby się, ale no wiadomo, no w tym momencie tutaj niekoniecznie ma to jakikolwiek sens. No ale w przypadku gier multiplayerowych, gier online, w których jednak jakaś sprawiedliwość być musi i generalnie oszukiwanie nie jest dobrą rzeczą, no cóż, no boli, ale tak chyba trzeba. Rzeczywiście, to być może tego typu rzeczy odstraszą. Mam nadzieję, że skutecznie właśnie tych, którzy psują zabawę innym. Jako że staram się trzymać tych mniej więcej 20 minut programu informacyjnego, to już teraz ostatnia wiadomość, bo te 20 minut sobie jak zwykle zresztą przekroczyłem. Tak, narzucanie sobie tego typu rzeczy ma, jak widać, bardzo wielki sens. Na koniec coś z takiego bardzo mojego podwórka, mianowicie stwierdziłem, że będę tutaj też dorzucał informacje o RPG-ach, takich zwykłych papierowych, dlatego że jest to rzecz, o której trzeba mówić, może kogoś to zachęci do zagrania w normalne, klasyczne RPG, poszuka sobie ekipy, zostanie mistrzem gry, no nie wiem, cokolwiek. A żeby tutaj właśnie nie mówić o jakichś rzeczach, które są stare, prawda, i tak dalej, to świeżynka, otóż powstaje RPG The Walking Dead. Tutaj tej wszechobecnej marki jeszcze nie było, więc wylądowała na Kickstarterze zbióreczka. Za zbiórkę i grę odpowiada Free League, czyli twórcy między innymi takich papierowych RPGów jak Alien RPG czy Blade Runner RPG, czyli ekipa, która wyspecjalizowała się ostatnimi czasy w adaptowaniu znanych i kultowych marek na klasyczne RPG papierowe. Zazwyczaj oparte na silniku Year Zero Engine, takim uniwersalnym dosyć silniku do gier papierowych RPG-ów, tak, istnieje coś takiego, mechanice w zasadzie bardziej, to jest lepsze słowo, tak, silnik ten nasz giereczkowy to jednak coś troszeczkę innego. No dobra, na tym kończę, trzymajcie się, do następnego razu, zapewne za tydzień znów się usłyszymy, mam nadzieję, że przybędę z porcją jeszcze fajniejszych i ciekawszych informacji. A póki co, trzymcie się, na razie.